Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugi weekend Nowego Roku i będziemy dzisiaj kontynuowali sobie temat z oddechem. Prosiłbym tylko, jak zawsze, o sygnał na czacie, żebym mógł, o, widzę, że jestem słyszany, być pewien, że program się nagrywa. Mam nadzieję, że to, co się nagrywa, później Państwo odtwarzacie z YouTube'a, tudzież z Archiwum Wolnej Ludzkości. Jest już dobrze słyszane, przynajmniej mam takie potwierdzenie, że nawet jeżeli w trakcie nagrywania są jakieś problemy techniczne, no to później to już jakoś ładnie wygląda w momencie, kiedy się powtórnie odtwarza. W każdym bądź razie będziemy dzisiaj mówili dalej o oddechu, jako bardzo ważnym czynniku. Macie Państwo na razie w tle takie zdjęcie człowieka, wokół którego krążą energie. I to jest ten uniwersalny kształt torusa. Ja często Państwu pokazuję ten, na końcu zwłaszcza ten elementarz, tam jest między innymi link do filmu Wzrost. Proponuję, żebyś Państwo, ci z Państwa, którzy jeszcze nie oglądali tego filmu, żeby jednak do niego sięgnąć i tam będziecie mieli bardzo ładnie wytłumaczone również zagadnienie związane właśnie z torusem. Niezależnie od tego, przypominam również o programach nakręconych, o reportażach, o wywiadzie nakręconym z panią dr Moniką Burzyńską, czyli o telegonii, bo myślę, że to są takie zagadnienia i tematy, które są no, fundamentem wszystkiego, są podstawą pewnych rzeczy, o których sobie rozmawiamy i nadają sens i taką logiczną całość, jakby sklejają tą całą wiedzę w jedną postać. Trafiłem ostatnio również na tekst, który kiedyś wspominałem o tym, prawdziwy Amerykanin, taki stary Indianin, który już nie żyje, mówił na temat tego, co zrobili biali z kontynentem amerykańskim. On twierdzi, że nazywał się Dzielny Bawuł, że pierwsza wojna światowa to była wtedy, kiedy właśnie Kolumb i ci, którzy po nim przypłynęli do Ameryki Północnej, no, zaczęli zmieniać rzeczywistość tam funkcjonującą. Ja tutaj zacytuję tylko, tak przed tym, nim pójdziemy do tekstu na temat oddychania, krótki cytat z jego słów. O tym też już rozmawialiśmy wcześniej, ale to jest też bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chcesz pozostać zdrowy, musisz pić czystą wodę. Kiedy Europejczycy tutaj po raz pierwszy przyjechali z Kolumbami, mogliśmy pić wodę z każdej rzeki. Gdyby Europejczycy żyli w ten sposób co Indianie, nadal pilibyśmy wodę z rzek, ponieważ woda jest święta, powietrze jest święte. Nasze DNA zostało stworzone z tego samego DNA, co DNA drzewa. Drzewo oddycha tym, co my wydychamy. Kiedy drzewo wydycha, my potrzebujemy tego, co wydycha drzewo. Mamy więc wspólne przeznaczenie z drzewem. Wszyscy pochodzimy z ziemi. Kiedy woda, ziemia i atmosfera są zdeprawowane, spowoduje to własną reakcję. Matka zareaguje. W przepowiedniach Hopi powiedziano, że sztormy i powodzie staną się ogromne. Dla mnie świadomość, że nastąpią wielkie zmiany, nie jest negatywne. To po prostu ewolucja. Jeżeli spojrzysz na to jak na ewolucję, to wtedy zrozumiesz, że nie nadchodzi czas, gdy nic nie pozostanie takie samo. Nie jest jednak tak, że to będzie koniec. To jest jak życie. Dla życia nie ma końca. Także jednym z elementów tego życia, tak jak tutaj cytowany Indianin mówił, jest również oddech, bardzo niedoceniany. Ja myślę, że o tym oddechu sobie porozmawiamy troszeczkę głębiej. Mam fajną pozycję również na temat jogi oddechu. Może do niej powiemy sobie o niej za tydzień albo za dwa tygodnie, bo jest jeszcze jeden taki bardzo ciekawy temat. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie z tematem oddechu i z Konstantinem Butejko, który no, dużo na ten temat mówił. Jak zawsze proszę, żebyście Państwo słuchali tego, co będę mówił sercem.
Dlaczego? No właśnie dlatego, że no to jest dosyć taki temat, jeżeli chodzi o oddech. W pierwszym, że tak powiem, odruchu, jak poczytacie tego, to będziecie mieli wrażenie, że jest sprzeczny z tematem, o którym sobie rozmawialiśmy wcześniej, z tym, o co czytaliśmy na temat medytacji w ruchu metodą Gulin Qigong. Zresztą powiem Państwu tak, że no dotarłem do grupy, która trenuje Qigong w Wrocławiu. Okazuje się, że w Polsce nie ma nikogo, kto byłby instruktorem w tym temacie. No myślę, że dotrę do tej chińskiej lekarki, która w Berlinie czy pod Berlinem prowadzi zajęcia z tego tytułu i może znajdą się wśród nawet naszych słuchaczy osoby chętne. Myślę, że w grupie, gdybyśmy pojechali, byłoby fajniej. Na miejscu też są już osoby, które mówią w języku polskim, niemieckim, które by nam tłumaczyły pewne rzeczy. Ja mimo tego, że kiedyś dosyć długo uczyłem się niemieckiego, no nie podejmuję się na dzień dzisiejszy tłumaczenia ani jakichś takich większego zrozumienia tego języka. W każdym bądź razie oddech ma ogromne znaczenie. Czy to możliwe, że główną przyczyną naszych problemów zdrowotnych jest złe oddychanie? Tak twierdzą popularyzatorzy metody Budejki, techniki oddechowej, która ich zdaniem leczy większość chorób przewlekłych, od astmy po nowotwory. Ja tylko dodam i zaznaczam to bardzo mocno, że jestem zwolennikiem łączenia różnych metod, powiązywania tych metod. Tak naprawdę nie można się ograniczać tylko do jednej metody i twierdząc, że tylko ona jedna jest jedynie właściwą, jedynie słuszną, że tak naprawdę bazujemy tylko na jednej metodzie. Tutaj ważną rzeczą jest również to, żeby aktywnie włączyła się osoba, która ma dany problem, tak? W każdym bądź razie hiperwentylacja to diagnoza, jaką zazwyczaj stawia swoim pacjentom radziecki lekarz Konstantin Budejko. Chodzi o nadmierne oddychanie. Na przypadłość tą cierpi ponoć zdecydowana większość populacji Zachodu, a m.in. ponad 70% Europejczyków. Sprzyja jej styl życia nowoczesnego mieszczucha, a z nią wiąże się zła dieta, brak ruchu i stres. O, przepraszam, tutaj coś mi się włączyło. Sprzyja temu właśnie brak ruchu, stres. Ja bardzo mocno też zaznaczam, stres jest to bardzo duży czynnik obciążający. Nieznajomość podstaw fizjologii człowieka, bo tylko ignorant, przekonuje właśnie dr Budejko, może sądzić lub co gorsza wmawiać ludziom, że intensywne oddychanie jest korzystne dla naszego zdrowia. Na czym opiera swoje tezy? Konstantin Pawłowicz Budejko urodził się w 1923 roku we wsi Iwanica, nieopodal Kijowa. Jego rodzice byli rolnikami, ale przyszłego lekarza bardziej niż orka pociągała konstrukcja maszyn. Kształcił się aż do wybuchu wojny w Wydziale Mechaniki Politechniki Kijowskiej. Później pod wpływem doświadczeń na froncie zainteresowania Budejki uległy zmianie. Postanowiłem studiować najbardziej skomplikowaną z maszynerii, człowieka. Pomyślałem, że gdy poznam ją dogłębnie, będę w stanie diagnozować choroby z równą łatwością jak dysfunkcję maszyn, wyznał w jednym ze swoich wywiadów. W 1946 roku Konstantin Pawłowicz podjął naukę w Moskiewskiej Akademii Medycznej. Wówczas nazywała się ona pierwszym instytutem medycznym. Na pierwszym roku studiów w ramach zajęć praktycznych monitorował funkcje oddechowe pacjentów na ostatnim odcinku drogi ich życia. W efekcie kilkuset godzin spędzonych przy łóżkach zauważył pewną prawidłowość. Wraz z nadchodzącą śmiercią oddech chorego stawał się intensywniejszy. Po pewnym czasie młody medyk był w stanie przewidzieć z dokładnością do godziny, kiedy nastąpi zgon. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem Budejko rozpoczął samodzielne badania nad oddechem. W ich trakcie zaobserwował, że hiperwentylacja u zdrowych osób wywołuje szereg niekorzystnych objawów, takich jak zawroty głowy, duszności, niepokój, a po dłuższym czasie nawet omdlenia. Zaświtała mu wówczas myśl, że pewne choroby mogą być rezultatem zbyt głębokiego oddychania. A teraz słuchajmy dalej. Niebawem nadarzyła się okazja, aby przetestować swoją hipotezę na sobie. Jesienią 1952 roku
sam lekarz usłyszał w cudzysłowie wyrok, tak? Ja często Państwu mówię, że są takie, pokutują takie mity w społeczeństwie. Usłyszy się jakąś diagnozę i człowiek już jest załamany. Nie tędy droga. Sama diagnoza to jest stwierdzenie pewnego stanu w danym momencie. Specjaliści dawali mu maksymalnie 12 miesięcy życia, podobnie jak pacjenci, którzy byli przedmiotem jego badań na studiach. Budejko cierpiał na ciężki przypadek nadciśnienia złośliwego, chorobę, która przerastała możliwości ówczesnej medycyny. Gdy próby znalezienia konwencjonalnego ratunku zawiodły, uczonemu przyszło do głowy, by sięgnąć po rozwiązanie, które było odwrotnością eksperymentów, jakie przeprowadzał na swoich pacjentach. To znaczy, sięgnął po to, po taką metodę, którą można by nazwać uspokojeniem oddechu. W efekcie, po kilku minutach opuściły go bóle głowy, później bóle serca oraz ból nerki. Dolegliwości powróciły natomiast, gdy chory zaczął oddychać w zwykły dla siebie sposób. Naukowiec kilkakrotnie powtórzył doświadczenie, za każdym razem uzyskując ten sam rezultat. Konkluzja była prosta. Musi istnieć związek pomiędzy intensywnym oddychaniem a chorobą. Dla doktora Budejki najlepszym potwierdzeniem tej złożoności był fakt, że tej zależności tak naprawdę, był fakt, że dzięki wyciągnięciu z niej praktycznych wniosków przetrwał kolejny rok, później zaś dożył słusznego wieku 80 lat. Radziecki badacz w równym stopniu co swoim odkryciem zaskoczony był faktem, że zachodnia medycyna nie dostrzegała tego mechanizmu i nie widziała tego powiązania, a na pewno ją bagatelizowała. Literatura przedmiotu okazała się skąpa. Temat zbadano raptem kilku uczonych. Autorem najciekawszego dokonania był duński lekarz Christian Bohr, ojciec sławnego fizyka Nielsena. Odkrył on, że warunkiem prawidłowego dotlenienia tkanek jest odpowiednio wysoka zawartość dwutlenku węgla w organizmie. To jest bardzo ważne. Warunkiem prawidłowego dotlenienia tkanek jest odpowiednio wysoka zawartość dwutlenku węgla w organizmie. Wynika to z faktu, że hemoglobina, która odpowiada za transport 98% tlenu z płuc do zakamarków naszego ciała, tworzy z tym pierwiastkiem związek zwany, mogę się pomylić, oksyhemoglobiną. Czyli za transport odpowiada związek, który powstaje w połączeniu właśnie z dwutlenkiem węgla. Także ten dwutlenek węgla jest bardzo ważny. Powstaje wtedy związek zwany oksyhemoglobiną. Rozerwanie tego połączenia i doprowadzenie cząsteczki tlenu do komórki możliwe jest jedynie za sprawą właśnie tego dwutlenku węgla, o którym wspominamy. Gdy go zabraknie, tlen płynie dalej krwioobiegiem w towarzystwie hemoglobiny i cóż z tego? Nie dociera do celu. Czyli pomimo tego, że mamy tlen we krwi, jesteśmy niedotlenieni. A niedotlenione tkanki nie mogą pozyskać energii zawartej w substancjach odżywczych, które przyjmujemy wraz z pokarmem. W efekcie nasze komórki głodują. Jak się to ma do hiperwentylacji? W sposób prosty. Intensywne oddychanie pozbawia nas cennych zasobów dwutlenku węgla. Związek ten powstaje w naszym organizmie w trakcie utleniania komórkowego i usuwany jest podczas wydychania. Jeżeli wydychamy dużo, pozbywamy się go w nadmiarze. Ja nie znam techniki pani Gowling, ale podejrzewam, że ona opiera się właśnie na takim kontrolowanym oddechu i bardziej na przy zatrzymywaniu tego oddechu, aniżeli takiej właśnie hiperwentylacji, o której mówi tutaj dr Gudejko. Ja zachęcam Państwa do eksperymentowania z oddechem, bo tak naprawdę nie ma jednej metody dla każdego, tak samo jak nie ma jednego rytmu, jednego oddechu właściwego dla każdego. Techniki, o których mówimy, one też po to są, żebyście Państwo zaczynali troszeczkę zastanawiać się nad tym wszystkim i obserwować swoje własne organizmy. I wracamy. Jeżeli wydychamy dużo, pozbywamy się dwutlenku węgla w zbyt szybkim tempie i tracimy narzędzie, dzięki któremu tlen trafia do komórek i do wszystkich tkanek. Tym bardziej, że brakujące CO2 nie uzupełnimy łatwo z powietrza, bo jest go w nim zwyczajnie mało.
Tlen stanowi 21% ziemskiej atmosfery, a dwutlenek węgla jedynie 0,04%. Gdy przed 3-4 miliardami lat na naszej planecie zaczynało rozwijać się życie, proporcje te wyglądały zupełnie inaczej. Zasoby tlenu były szczątkowe, a zawartość dwutlenku węgla w powłoce gazowej Ziemi sięgała nawet 20%. W takich warunkach łapczywy oddech był skutecznym sposobem na dostarczenie organizmowi mieszanki gazów w odpowiednich proporcjach, szczególnie w sytuacji wysiłku czy zagrożenia. Obecny skład chemiczny powietrza jest inny, a hiperwentylację można uznać za pewnego rodzaju atawizm. Jak twierdził Konstantyn Budejko, szkodliwy. Głód powietrza. Nadmierna wentylacja organizmu, zdaniem uczonego, stanowi bezpośrednio przyczynę ponad 150 chorób przewlekłych. Od astmy poczynając, poprzez cukrzycę i nowotwory, a na padaczce kończąc. Są one reakcją obronną organizmu na utratę dwutlenku węgla. Ściślej rzecz ujmując, Budejko utrzymywał, że istnieje tylko jedna choroba. Nadmierne oddychanie, a jednostki chorobowe funkcjonujące w medycznej nomenklaturze odnoszą się do jej symptomów. Zależności między intensywnością oddychania a zdrowiem ilustruje tabela z wynikami testów przeprowadzonych na pacjentach cierpiących na rozmaite dolegliwości, dostępna na stronie normalbreathing.com. Tym z Państwa, których interesuje więcej informacji na ten temat, jak się odezwiecie, po prostu ten link wyślę. Badania te były prowadzone przez doktora Artura Rekhimowa z Kanady. Popularyzatorem metody doktora Budejki jest Artur Rekhimow, doktor, lekarz z Kanady, który napisał również kilka książek na temat fizjologii oddychania. Dane stanowią kompilację, czyli można powiedzieć takie zespolenie różnych badań z różnego okresu, dłuższego dosyć okresu, ponad kilkudziesięciu lat, które były również publikowane w różnych czasopismach medycznych na Zachodzie. Za normę oddechową w odniesieniu do osoby o wadze około 70 kg, znajdującej się w stanie relaksu, przyjęto 6 litrów powietrza wdychanego w ciągu minuty. Zazwyczaj podaje się, że powinno być to 5-8 litrów. W tabeli wentylacji o tej intensywności nie odpowiada żadna dolegliwość. Stany chorobowe zaczynają się od minutowej wentylacji płuc na poziomie 10 litrów. Takie natężenie oddechu cechowało m.in. niektórych pacjentów chorych na cukrzycę, przy czym ich przebadani diabetycy pochłaniali nawet 20 litrów powietrza w ciągu minuty. Pozostałe przypadłości uwzględnione w tabeli to m.in. astma, niewydolność krążenia, mózgowiscydoza, martwkość wątroby, nowotwory, epilepsja. Liczba testowanych dla każdej z nich, pacjentów dla każdej z nich waha się od kilku do stu kilkudziesięciu osób. Średnia wartość wszystkich wyników to około 14 litrów na minutę, czyli ponad dwa razy więcej powyżej normy. Na stronie Rekhimowa można również znaleźć tabelę, która ukazuje, że średnia ilość powietrza wdychanego w ciągu minuty przez statystycznego mieszkańca krajów uprzemysłowionych w ostatnich dekadach radykalnie wzrosła. O ile w 1929 roku wynosiła ona 4,9 litra, o tyle pod koniec minionego wieku jest to już 12 litrów. W myśl omawianej teorii oznacza to, że dynamicznie rośnie również zapadalność na choroby przewlekłe. No i jakie rozwiązanie? No darmowe panaceum. Tak naprawdę w dyspozycji każdego z nas. Z punktu widzenia koncepcji Konstantyna Budejki środek zaradczy na bolączki zdrowotne współczesnego człowieka jest bajecznie prosty. Wystarczy po prostu mniej oddychać. A teraz wyjaśnimy, o co chodzi z tym mniejszym oddychaniem, rzadszym bym powiedział. Dzięki temu organizm utrzyma odpowiedni poziom dwutlenku węgla i zostanie dotleniony. W efekcie komórki będą mogły czerpać energię z substancji odżywczych pochodzących z pożywienia i cały metabolizm zacznie funkcjonować sprawnie. Bo to właśnie słaba przyswajalność tlenu sprawia, że tkanki głodują i ulegają degradacji, jak również i degeneracji.
Efektem tego są m.in. rozmaite stany zapalne, które często prowadzą do chorób przewlekłych. Bez zrozumienia tego mechanizmu teoria Budejki wydaje się sprzeczna z intuicją. Zgodnie z rozpowszechnionym przeświadczeniem, to oddychanie pełną piersią, a nie powstrzymywanie oddechu, należy kojarzyć ze zdrowiem i witalnością. Jednak wiedza, jaką posiadamy na temat fizjologii oddychania, sugeruje zupełnie coś odwrotnego. Radziecki uczony de facto nie odkrył niczego nowego na temat podstaw mechaniki organizmu ludzkiego, ale jedynie wyprowadził logiczne wnioski z faktów od dawna znanych. Co ciekawe, wiedza na ten temat, przynajmniej w warstwie praktycznej, jest znacznie starsza niż ustalenia Christiana Bora. A poza tym zobaczcie Państwo, mamy ponad 100 lat później od narodzin doktora Budejki, a de facto w potocznym mniemaniu dalej funkcjonuje takie przekonanie, że to jednak właśnie to oddychanie pełną piersią to jest objaw zdrowia. Jednakże metody kontroli oddechu są obecne we wschodnich technikach medytacyjnych i gimnastycznych, takich jak yoga, qigong czy tai chi, których tradycja sięga tysięcy lat. Zobaczcie Państwo, nałóżcie sobie te informacje na ten tekst, który czytałem, który sobie rozważaliśmy tydzień temu. To jest bardzo ważne. Kontrola, tak? De facto taka samodyscyplina również w kwestii oddechu, rytmu tego oddechu. No nikt Wam pewnych rzeczy nie narzuci, tylko zastanówcie się czasami, popatrzcie na te rozwiązania, obserwujcie reakcję swojego organizmu. Celem pranajany na przykład, techniki oddechowej będącej elementem jogi, jest właśnie maksymalne spowolnienie, czyli uspokojenie oddechu. Budejko zdawał sobie sprawę z analogii łączących jego ustalenia ze wschodnimi praktykami. W wywiadzie wygłoszonym w 1969 roku na Uniwersytecie Moskiewskim postawił nawet tezę, że nadzwyczajna wytrzymałość joginów bierze się z wysokiej zawartości w ich organizmie dwutlenku węgla właśnie. Na szczęście ćwiczenia zaproponowane przez radzieckiego uczonego są znacznie prostsze niż asany czy misterne ruchy adeptów tai chi. Można je z łatwością przyswoić bez uczęszczania na specjalistyczne kursy i stosować w dowolnym momencie dnia. Polegają one na nieforsownym, ale konsekwentnym spłycaniu i spowalnianiu oddechu, do momentu, aż ta forma zredukowanego oddychania stanie się nawykowa. To istota metody Budejki. Ja jeszcze raz przytoczę te słowa, bo one są ważne dla tych, którzy będą chcieli sobie poćwiczyć. Ćwiczenia zaproponowane przez uczonego są znacznie prostsze niż jakieś asany czy misterne ruchy adeptów różnych metod dalekowschodnich. Można je z łatwością przyswoić bez uczęszczania na specjalistyczne kursy i stosować w dowolnym momencie dnia. Polegają one na nieforsownym, ale konsekwentnym spłycaniu i spowalnianiu oddechu do momentu, aż ta forma zredukowanego oddychania stanie się nawykowa. To istota metody pana doktora Budejki, choć jej promotorzy w różnych częściach świata opracowują autorskie techniki będące rozwinięciem tej podstawy. Dlatego tak bardzo Państwa zachęcam, abyście właśnie sami opracowywali metodę oddechu właściwą dla Was, bo to jest też uzależnione od temperamentu, od osobowości danej osoby, od stanu jej zdrowia. Bardzo wiele elementów się na to nakłada. Także zaufajcie w końcu sobie. Namawiam do tego bardzo gorąco. Kluczową wytyczną jest również nakaz oddychania nosem, ponieważ oddychanie ustami prowadzi do znacznie większych ubytków dwutlenku węgla. Uczony sformułował także kilka wskazówek dotyczących stylu życia. Sugerował na przykład, by mało jeść, krótko spać, bo brak umiaru w tych dziedzinach sprzyja hiperwentylacji. Jako swoisty sprawdzian zdrowia Budejko opracował też test wydolności oddechowej, którego wynik daje ogólne pojęcie kondycji naszego organizmu. Przebiega on następująco. W stanie relaksu, po fazie wydechu, zatykamy nos i zaczynamy mierzyć czas, aż do momentu, kiedy pojawi się uczucie dyskomfortu. Czyli, drodzy Państwo, nie zatykamy nosa po wdechu, a po wydechu. Wydychamy powietrze, zamykamy usta, nos i liczymy czas. Jeżeli liczba sekund na stoperze nie przekroczy 20, znaczy to, że z naszym organizmem nie jest najlepiej.
Mogą nam doskwierać problemy z zatokami, ze skrzelami czy gardłem ze względu na osłabiony układ odpornościowy. Rezultat od 40 do 60 sekund świadczy o niezłym stanie zdrowia. Natomiast osoby, które bez dyskomfortu wytrzymają na wydechu powyżej 60 sekund, właściwie nie mają prawa cierpieć na żadną z dolegliwości przewlekłych. Jogini podobno osiągają rezultaty nawet powyżej 3 minut i do chorowitych, zdaje się, nie należą. Oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli tych ćwiczeń, takiego rodzaju ćwiczenia nie robiliście do tej pory, to raczej wątpię, żeby od razu Wam się udało osiągnąć jakiś taki większy wynik. Po prostu poćwiczcie tą metodę. Tak jak proponuję różnego rodzaju bardzo tanie i rozwiązania. No problem w tym jest to, że jednak trzeba być troszeczkę samozdyscyplinowanym i znaleźć czas dla siebie i zamiast ten czas poświęcać na jakieś inne dziwne rzeczy, poćwiczyć te naprawdę proste metody. Tak jak chociażby jestem ciekawy, kto z Państwa ćwiczy tą kołyskę na plecach po to, żeby ten nasz kręgosłup był zawsze prosty. Jednak jesteśmy tak zbudowani, że są pewne fajne, takie proste ćwiczenia, które mogą utrzymać kręgosłup w odpowiedniej postawie. Zgodnie z zasadą, że kropla drąży skałę, w latach 1958-59 w Instytucie Medycyny i Biologii Eksperymentalnej w Nowosybirsku Budejko przeprowadził serię badań na niemal 200 osobach, zarówno chorych, jak i zdrowych. Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność jego rozumowania. Istnieje bezpośrednia zależność między intensywnością oddychania i zawartością dwutlenku węgla w organizmie, a stopniem zaawansowania konkretnej choroby. Rok później uczony podzielił się swoimi ustaleniami z kadrą Instytutu. Specjaliści od inwazyjnych metod leczenia przyjęli je z niedowierzaniem i niechęcią. Mimo to Budejko otrzymał zgodę szefa jednostki badawczej, profesora Jewgenija Meszalkina, na kontynuację badań. Dobra passa trwała niemal 10 lat. Uczony miał do dyspozycji laboratorium z nowoczesną aparaturą pomiarową oraz zespół asystentów. Pracownicy jednostki zajmowali się nie tylko eksperymentami, ale również lecznictwem. Do 1 stycznia 1967 roku udało im się uzdrowić ponad 1000 pacjentów dotkniętych astmą. Ja bym nawet nie użył określenia udało, po prostu uzdrowili, tak? Możemy w kontekście rozmów i relacji do lekarzy powiedzieć dokładnie, że uleczyli. Pacjentów dotkniętych różnymi chorobami, w tym astmą, nadciśnieniem, anginą, innymi dolegliwościami o charakterze przewlekłym. Krótko po tym Meszalkin podjął nagłą i nieuzasadnioną decyzję o likwidacji laboratorium. Budejko próbował reaktywować swoją pracownię w Leningradzkim Instytucie Pulmonologii, gdzie kontynuował badania nad terapią oddechową pod czujnym okiem ministra zdrowia. W okresie 8 miesięcy uczony wykazał niemal 100% skuteczność swojej metody, uzdrawiając 44 z 46 pacjentów poddanych leczeniu według jego zaleceń. Mimo to 14 sierpnia 1968 roku zespół Budejki został rozwiązany, a sprzęt skonfiskowany. Uczony oraz jego asystenci trafili na zieloną trawkę. Państwo już słuchacie nieraz moich programów, myślę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego tak się stało. Myślę, że obecna medycyna akademicka boi się naturalnych metod, które są metodami tanimi. Dlatego, że na tym nie można zarobić i stąd tego rodzaju reakcje. Mówiłem swego czasu o tym, jak potraktowano u nas w Polsce doktora Rybczyńskiego, Anatola Rybczyńskiego, i takich przykładów możemy szerzyć, no naprawdę jest ich dużo. Dlatego zacznijcie Państwo zwracać się po tą wiedzę do samych siebie, bo to ona jest w nas. Nie polegajmy ślepo na tych pseudoautorytetach, które są opłacane z potężnych pieniędzy korporacyjnych i nam się robi po prostu wodę z mózgu. Wierzymy w to, co nam się poddaje. Ja sobie poddaję, że tak powiem, na złotej tacy. Ja sobie zdaję sprawę, że usłyszawszy takie informacje, no to człowiek zaczyna w nie wątpić, ale po to o tym rozmawiamy, żebyście Państwo sprawdzali. Nie przyjmowali czegoś ślepo na zasadzie, bo powiedział pan profesor, albo bo gdzieś tam usłyszałem. Po prostu sprawdzajcie, dostosowujcie, obserwujcie, ćwiczcie na sobie tak naprawdę. Tym bardziej, że to są metody naprawdę tanie i to są metody, które mogą wam tylko pomóc. Terapia jednak przetrwała.
Z początku poza oficjalnym obiegiem, jednak w 1988 roku Rządowa Komisja Radzieckiego Ministerstwa Nauki i Technologii zleciła powtórne badania skuteczności metody Budejki. Wynik: 100% skuteczność. Tym razem rezultat został oficjalnie uznany. Efektywność terapii potwierdziły również badania przeprowadzone na Zachodzie. Pozytywną opinię na jej temat wydały m.in. takie instytucje jak amerykański National Heart, Lung and Blood Institute, czyli Narodowy Instytut Chorób Serca, Płuc i Krwi, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia w USA. Czy jest to aż tak bardzo potrzebne? Niektórzy potrzebują tych autorytetów, ale proszę bardzo, macie Państwo przykład na to, że jednak renomowane instytucje w tym systemie potwierdzają te wyniki. Szkopuł w tym, że zastosowanie metody Budejki zostało zawężone do leczenia jedynie astmy, podczas gdy zgodnie z ustaleniami jej twórcy pomagała ona w walce z szerokim spektrum przypadłości zdrowotnych. Trudno się jednak dziwić, że na popularyzacji metody Budejki medycznemu establishmentowi niespecjalnie zależy. No przed chwileczką o tym powiedzieliśmy. Jej szerokie zastosowanie, jeżeli po raz kolejny udowodniłaby swoją skuteczność, mogłaby nie tylko narazić na szwank wiele autorytetów naukowych, ale przede wszystkim przysporzyłaby miliardowych strat branży farmaceutycznej. Mimo to dzięki internetowi i właściwemu medium, łatwość przepływu informacji, koncepcja Budejki odżywa i trafia pod strzechy. Proces ten zapewne przebiegałby szybciej, gdyby na terapii oddechowej opracowanej przez radzieckiego uczonego dało się zarobić. Drodzy Państwo, i to jest też przy okazji od razu odpowiedź dla tych, którzy mówią, a dlaczego tego jeszcze nie ma? Dlaczego o tym się nie mówi? Bo gdyby było takie dobre, to by było w aptekach. No, Ja mam też już taką prośbę. Już więcej Państwo, jak piszecie do mnie, to takich pytań mi nie zadawajcie. To nie jest tak, że jeżeli coś się pojawia, no nie czekajcie na to, aż ktoś za Was to upowszechni. Dlatego tak bardzo gorąco zapraszam do tego, żebyście się dzielili informacjami o tych programach. Sporo ludzi do mnie już teraz trafia. Ja sobie, no, w takich trudnych przypadkach, kiedy tam ktoś już jest bezradny, oczywiście ja się pochylę, pomogę, ale nie jestem w stanie już na dzień dzisiejszy, powiem szczerze, tak no, reagować na każdego maila. W każdym bądź razie mocno Was wyczulam na to, żebyście zaczęli sami sobie pomagać. Bo cała wiedza jest w Was. Ja tylko przeczytam jeszcze taki przypisek redakcji a propos tego właśnie artykułu. Pozorna sprzeczność. Artykuły te, Qigong, choroby nowotworowe oraz oddech, który leczy, o metodze doktora Budejki, pozornie mogą się wydawać sprzeczne. Tak jednak nie jest. Publikacje te mówią bowiem o tym, że kluczem do zdrowia okazuje się właściwy oddech. Właściwy, a więc taki, który zapewnia organizmowi odpowiednie i niezbędne proporcje tlenu oraz dwutlenku węgla, a tym samym należyte dotlenienie. Jeżeli chodzi o, dochodzi do nadmiernego wydychania CO2, czyli nadmiernej wentylacji przy gwałtownym, przyspieszonym oddychaniu, tlen nie zostanie uwolniony z hemoglobiny i nie dotrze do komórek organizmu, które w efekcie głodują. I tak dr Duane oraz dr Budejko wskazują więc na potrzebę spowolnienia oddechu oraz synchronizowania go z ruchem, by w rezultacie zapewnić właściwą proporcję tlenu do dwutlenku węgla. Potwierdzeniem słuszności tej koncepcji są setki ciężko chorych osób wyleczonych w efekcie regulacji oddechu zarówno przez lekarkę chińską, jak i rosyjskiego badacza. Także, drodzy Państwo, naprawdę weźcie to pod uwagę. Ja wiem, że my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy i po prostu te rzeczy traktujemy tak troszeczkę po macoszemu. Oddech towarzyszy każdemu z nas, można powiedzieć, od dnia narodzin. I bardzo często go lekceważymy. Ale to jest ten nośnik sił życiowych. My tak naprawdę z oddechem również się dożywiamy i odżywiamy. Nie tylko dlatego, że stwarzamy specyficzne warunki, które przenoszą składniki odżywcze, ale ci z Państwa, którzy funkcjonują dzisiaj w tej rzeczywistości, słuchają moich programów, już dobrze o tym wiecie, że energia jest wszędzie. Energia jest w ciałach stałych, jest w powietrzu, jest w eterze, jest wszędzie, tylko inaczej wygląda. Nauczmy się pozyskiwać tą energię w sposób świadomy. Tutaj o to chodzi.
żeby ten oddech był świadomym oddechem, bo nie wystarczy bazować tylko na tym, co dostaliśmy. Pytanie, co my dokładamy sami z siebie do tych wszystkich metod, które otrzymujemy. Na dzień dzisiejszy, ja myślę, że wrócę do tego oddechu, na dzień dzisiejszy oddechu byśmy skończyli, ale skoro mamy jeszcze troszeczkę czasu, zobaczę, co Państwo mi tutaj na czacie napisaliście. Jeżeli jest jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. O, nie widzę, w każdym bądź razie poruszę jeszcze jeden temat. Bardzo ciekawy temat, również z tego czasopisma. I powiem, przyznam się szczerze, że sam ostatnio trzeci raz do mnie trafił temat grzybów. Jest taki artykuł Manna z nieba, czyli obcy żyją wśród nas. Tutaj chodzi o artykuł, który mówi bardzo dużo na temat kukurydzy. Okazuje się, że naukowcy zastanawiają się, w jaki sposób kukurydza jako roślina uprawna pojawiła się na naszej planecie, że ona ma pewne takie właściwości bardzo różne od zwykłych roślin. Ja nie chcę się rozwodzić tutaj na temat kukurydzy, ale chciałem troszeczkę właśnie o grzybach, o których wspomniałem. Może tylko mały cytat a propos właśnie kukurydzy, bo to też zastanawia, to jest też taka odpowiedź na temat dla tych ludzi, którzy twierdzą, że jesteśmy jedyni we wszechświecie i tak dalej, że jesteśmy tacy mądrzy, że już nie wiadomo, jaką wiedzę mamy, że cały świat się wokół nas krąży, a z drugiej strony różne źródła, już nie będę mówił dokładnie, żeby tam nikogo nie urażać, wmawiają nam, że jesteśmy tacy malutcy, że to tylko Bóg może decydować o wszystkim, że my nie wiemy, a ja zawsze mówię, że był taki mądry człowiek, który chodził po tej planecie, niezależnie od tego, kto jak go tam zwał, który mówił, szukajcie, a znajdziecie. A ci, którzy szukają, to w końcu znajdą prawdę. A kto szuka? Szukają te osoby, które wątpią, a nie te, które ślepo przyjmują te wszystkie mity, które nam się sprzedaje w postaci, to co już dzisiaj wcześniej mówiłem, lekkostrawnej papki na złotej tacy, tak zwane pseudoautorytety, wykształcone na różnych uczelniach, które uzurpują sobie prawo do wiedzy, do monopolu na tą wiedzę. Ja ostatnio zacząłem, od pół roku wykładam na wyższej uczelni i powiem Państwu, znaczy nie kafelki, na pewno nie, i powiem Państwu, że tak się sam zastanawiam nad pewnymi rozwiązaniami i widzę, że niektórzy na przykład profesorowie bazują na pewnej opracowanej metodzie kształcenia, coś tam sobie kiedyś opracował i później, kiedy już zafunkcjonował w środowisku, to przez lata powtarza dokładnie to samo. Jakoś tak się dziwnie dzieje, tak jak i ci urzędnicy w białych fartuchach, że oni się nie rozwijają, że więcej czasu poświęcają na to, by znaleźć najlepszą metodę na zainwestowanie zarobionych przez siebie środków, bo ten strach a propos przyszłości ich paraliżuje, że nie poświęcają już czasu na rozwój, na to, by, że tak powiem, pchnąć życie do przodu, by nam wszystkim żyło się lżej, żeby ten świat był piękniejszy i żeby ono było właśnie synergiczne i zrównoważone. Ale to już tak rozpędziłem się troszeczkę, o tym już Państwo wiecie, ja czasami przypominam, po to tylko, żeby te ścieżki neuronowe się utrwaliły również w Państwa mózgach. A wracając do kukurydzy. Genotyp kukurydzy jest zadziwiająco rozbudowany, gdyż składa się z ponad 32 tysięcy genów. Około 1/3 więcej niż genom ludzki. Takie informacje można przeczytać w fachowej literaturze opisującej gatunek, ten gatunek się nazywa Zea mais, przy czym opis ten ma charakter poniekąd hasłowy. Chodzi bardziej o zapoznanie się z tą rośliną osób, które są spoza branży rolniczej. Można się tu jednak natknąć m.in. na stwierdzenie, że kukurydza jako jedyna roślina uprawna nie ma swojego dzikiego przodka w żadnym ze znanych biotypów, że jej istnienie zależy wyłącznie od człowieka i że pojawiła się w jednym miejscu na świecie, tam gdzie narodziły się najstarsze zaawansowane cywilizacje. Faktem wartym odnotowania wydaje się też to, że w opinii rolników kukurydza jest rośliną piękną i dostojną, a przy tym najmniej chorującą spośród wszystkich innych zbóż, co w istotny sposób wpływa na ograniczenie niemal do zera stosowania w jej przypadku preparatów grzybobójczych czy owadobójczych. Biologię kukurydzy i jej niezmienione od tysięcy lat cechy użytkowe można bez większej przesady porównać do sytuacji komputera najnowszej generacji na biurku Mikołaja Kopernika.
Zastanówcie się Państwo nad tym, bo mamy tu bowiem do czynienia ze swoistymi piętrami zaawansowania technologicznego. O co chodzi? Porównajcie sobie również Państwo to, co się dzieje dzisiaj z modyfikacją roślin. Ktoś sobie zaczął tutaj uzurpować pewne prawa i dzisiaj kukurydza jest modyfikowana przez taką chociażby firmę jak Monsanto i ona traci pewne właściwości. Czy to aby był ten pierwotny zamysł tych, którzy pomogli nam posiąść taką piękną roślinę? Ano chodzi o to, że kukurydza wydaje się być rośliną z epoki high-tech, czyli według współczesnych kryteriów powinna być typowym wytworem nauki. Na plan pierwszy wysuwa się poliploidyzacja, czyli zabieg odkryty i wprowadzany do praktyki rolniczej zaledwie w ubiegłym wieku, polegający na zwielokrotnieniu całego tzw. garnituru chromosomowego w jądrze komórki. W przypadku kukurydzy, odkąd stwierdzono istnienie tej rośliny, w jej komórkach występuje podwojona liczba chromosomów, co świadczy o tym, że musiała być ona stworzona sztucznie, z jakiejś wyjściowej rośliny haploidalnej, w nawiasie monoploidalnej. Ja nie wiem, o co chodzi, ale w kontekście całego tekstu Państwo też chyba zrozumiecie, jak dziwną jest rośliną kukurydza. Cecha ta została utrwalona na poziomie zaprogramowania w niej fantastycznych właściwości użytkowych, takich chociażby jak niemal liniowe zwiększanie plonów w stosunku do zastosowanej dawki nawożenia i to bez obawy wylegania. Wyleganie to jest to, co się wiąże z tym, że na przykład silne wiatry powodują to, że zboże się kładzie. Później takie zboże jest bardzo trudno, skosić. To już tylko kosa, sierp, bo na przykład kombajn powoduje to, no jak kłos jest niżej gleby, niż chodzą na części, kosa w kombajnie, no to cały kłos idzie do gleby, a nie do zbiornika kombajna. Z tym, że ja jestem przeciwny do takiej mechanizacji, uważam, że kwestia zbierania ręcznego ma duże znaczenie, tak jak to, jaką energię mają ci, którzy pracują przy plonach. Ci z Państwa, którzy dzisiaj oglądali na TVN24 film dokumentalny Ewy Ewart, nam dzisiaj było powiedziane o tym, jak to na przykład na plantacjach rolnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie w większości to są zatrudniani imigranci z Meksyku, tania siła robocza, w dużym stopniu nadzorcy wykorzystują kobiety, które tam pracują do bardzo różnych celów. Tam jest bardzo dużo złej energii. Jak myślicie, czy ta energia również znajduje później swoje odzwierciedlenie w tych plonach, które te osoby w takim nastroju duchowym, a nie innym zbierają? Ja jeszcze raz wracam do tego, o czym mówię, o tak zwanym nośniku informacyjnym zawartym w pokarmie. Przestańmy traktować pokarm jako tylko to, czym można wypchać jelita. W każdym bądź razie kukurydza miała też na celu zupełnie inne znaczenie. Zobaczcie, można takie kolby zrywać ręcznie, łuskać te nasiona. Naprawdę kukurydza ma ogromne zastosowanie. Zresztą żadne inne zboże nie ma tak dużych ziaren. Ponadto połączono w kukurydzy podstawowe cechy zbóż, czyli wysoką zawartość węglowodanów i formę ich występowania z dużą ilością tłuszczów typową dla roślin, na przykład krzyżowych, oleistych. Dziś możliwości ingerencji w genom żywego organizmu są ograniczone inwencją twórczą hodowców, którzy potrafią zaprogramować niemal dowolną właściwość przyszłej odmiany rośliny uprawnej. Przypomnę tu po raz kolejny, że mówimy o technologiach ostatnich dziesięcioleci, a kukurydza istnieje przecież, według ustaleń naukowych, od co najmniej 7000 lat. Osiągnięcia współczesnej nauki, umożliwiające ingerowanie człowieka w to, co stworzyła natura, sprawiły, że w tak zwanym świecie zachodnim działania te stały się tematem mocno kwestionowanym. Wynika to z obaw przed negatywnymi skutkami tego rodzaju manipulacji dla ludzkiego zdrowia, czemu towarzyszy strach przed zdominowaniem naturalnych biotopów roślinami pochodzącymi z laboratoriów. Jak zawsze, drodzy Państwo, okazuje się, że tutaj intencje osób, które manipulują przy tym, mają ogromne znaczenie. Zobaczcie, później to się przekłada na jakość tego, co spożywamy.
I myślę, że na kukurydzy tyle skończę. Ważne, że zasygnalizowałem temat. No, odsyłam Państwa do źródeł. Szukajcie ciekawych informacji w internecie. Dzielcie się ze mną. Ja chętnie później w programie też te informacje upublicznię. Na tyle, na ile to możliwe, na tyle, na ile ten program dociera do ludzi, którzy no, chcą takich rzeczy posłuchać. Popatrzcie też na media, w których na co dzień tak naprawdę o takich rzeczach się w ogóle nie mówi. A teraz na koniec jeszcze poczytamy sobie o grzybach. Dlaczego o grzybach? Wiecie Państwo o tym, że ja już wspominałem, wychowywałem się na piosenkach Stachury, które śpiewa do dnia dzisiejszego zespół pod tytułem Stare Dobre Małżeństwo. W jednej z piosenek jest taki tekst, który mówi, że pod wielkim dachem nieba wystarczy miejsca dla wszystkich ludzi. Ja jestem zwolennikiem tej tezy. Są dowody naukowe, opracowania, które udowadniają, że planeta Ziemia jest w stanie wyżywić do 12 miliardów ludzi. Ale na pewno nie w takim systemie, nie w takim układzie, jaki funkcjonuje na dzień dzisiejszy. Nie w układzie wielkich miast, które, przypomnę, nazywam rakiem na żywym organizmie Matki Ziemi. Zresztą popatrzcie sobie, co się dzisiaj dzieje w godzinach szczytu w tych miastach. Wszyscy lgną do tych miast, jakby tam było nie wiadomo jak dobrze, jaki wielki high life. A w większości to są ludzie puści, którzy tak naprawdę tracą koncepcję funkcjonowania. Wszyscy nie będą wielkimi piłkarzami zarabiającymi po grube miliony, czasami nawet i miliardy. Poczytajcie sobie o Rodmanie, który 3 razy bankrutował, mimo tego, że był jednym z najlepszych zawodników, oczywiście takim też no, celebrytą, jeżeli chodzi o koszykówkę. Tysonie, który kilka razy bankrutował. Czy tak naprawdę o pieniądze tylko chodzi? Zaimplementowano w społeczeństwie taki stereotyp dobrobytu polegający na posiadaniu nie wiadomo jakich rzeczy, ale de facto to są ludzie, którzy idą w tym kierunku, to są ludzie, którzy mają puste wnętrza, którym brakuje właśnie tego serca, powiedziałbym duchowego serca, którzy nie rozumieją, że tak naprawdę zdrowie, bogactwo, szczęście to nie jest stan posiadania, to jest stan ducha. Jeszcze raz powtórzę, to jest stan ducha. I zrozumienie, że staliśmy się wirusem dla planety, nawet z ogromną przyjemnością ostatnio obejrzałem pierwszą część Matrixa i tam ten zaprogramowany komputer, który niszczył m.in. Neo i Morfeusza, powiedział coś takiego, że wy ludzie jesteście jak wirus, wy jesteście wirusem planety. I tak naprawdę dochodzi do tego, że jeżeli my nie zrozumiemy tego mechanizmu, a to zrozumienie i ta świadomość powinna towarzyszyć każdemu, a nie tylko wybrańcom narodu pod tytułem politycy. Nie patrzcie na nich, bo to często są mali chłopcy w przerośniętych garniturach, którzy nigdy w życiu nic nie osiągnęli, którzy mają tylko mnóstwo kompleksów i ogromne aspiracje na to, żeby pójść właśnie w tym takim stereotypie zarabiania pieniędzy, abym ja się tylko nachapał, póki jeszcze mogę. Ale w konsekwencji bardzo często też tak naprawdę ci ludzie wyzbywają się takiej no, ostatniej, bardzo takiej ważnej cząstki samego siebie. Dlatego ostatnio nawet była taka dyskusja, że politycy powinni dużo zarabiać, żeby się nic ich nie kusiło. Standardy zachodnie potwierdzają, że niezależnie od tego, kto ile ma pieniędzy, to już się staje w pewnym momencie grą. A co mu szkodzi mieć jeszcze więcej? I tak jak nie można mieć wszystkich pieniędzy tego świata, tak naprawdę niszczy się wszechświat, którym jest każdy człowiek. Ale to robimy na własne życzenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego właśnie mówię w kontekście grzybów, bo się zastanawiam, skąd ta mądrość grzybów. My się szczycimy wielkim rozumem, mówimy, że cywilizacja osiągnęła nie wiadomo jak wielki poziom, a tak naprawdę brakuje nam mądrości, którą mają grzyby. Grzyby to jedyne w swoim rodzaju dziwolągi. Świat żywych organizmów na Ziemi jeszcze do niedawna dzielił się na królestwo roślin i królestwo zwierząt. Tymczasem badania ostatnich lat prowadzą do wniosku, że grzyby, które zaliczane były do tego pierwszego, swoimi właściwościami kompletnie nie pasują do żadnego z nich. Wyodrębniono je jako oddzielne królestwo grzybów. Mało tego, coraz więcej przesłanek sugeruje, że to właśnie grzyby są hipotetycznym, wspólnym przodkiem wszystkich organizmów żywych na Ziemi, któremu Darwin nadał nazwę Universal Common Descent. Chyba tak to się czyta.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Grzywnowicz, który jest biochemikiem i mykologiem, w rozmowie z Markiem Oramusem, pisarzem i publicystą z czasopisma Wiedza i Życie nr 10 z tamtego roku, tak mówi o świecie grzybów. W niektórych podręcznikach grzyby określa się jako rośliny bez chlorofilu, co jest oczywistą bzdurą. W tej chwili uważa się grzyby za osobne królestwo organizmów żywych o bardzo specyficznym metabolizmie i swoistych strategiach życiowych. Właśnie a propos tych strategii życiowych w porównaniu do ludzi, prosiłbym, żebyście Państwo troszeczkę się zastanowili. A o co chodzi? Pewne elementy, które wytwarzają grzyby, na przykład owocniki, pewne przejawy ich działalności, na przykład rozłożony materiał, na którym rosną, mogą sprawiać wrażenie obcości. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że są to organizmy nie z tego świata. Pojawiła się taka spekulacja, bo jeszcze nie hipoteza, że grzyby były pierwszymi organizmami na Ziemi. Nie prokariota, czyli organizmy bezjądrowe, lecz właśnie grzyby. Niewykluczone więc, że przybyły do nas z przestrzeni pozaziemskiej. Chociaż wykorzystujemy je w biotechnologii, na przykład w różnych typów fermentacjach, w nawiasie drożdże są grzybami, produkcji serów pleśniowych, a także w badaniach genetycznych czy w biologii molekularnej, drożdże są na przykład jednym z organizmów modelowych w tym przypadku. Wciąż niewiele wiemy o ich metabolizmie i wielu unikatowych cechach, które posiadają. Jak widać, profesor oprócz tego, że posiada ogromną wiedzę na temat tych organizmów, nie ogranicza się jedynie do podawania suchych faktów. Akcentuje, że pochodzenie grzybów na Ziemi nie daje mu spokoju. No i nie ma się czemu dziwić, wszak rozmówca wiedzy i życia jest biochemikiem i zna mechanizm tego rodzaju procesów. Zarówno świat roślin, jak i świat zwierząt od strony biochemicznej funkcjonują w oparciu o poznane schematycznie powtarzalne szlaki biosyntezy aminokwasów. Tymczasem biochemia grzybów w wielu swoich szczegółach zachowuje się rzeczywiście tak, jakby pochodziła nie z tej ziemi. Intrygującym przykładem może być konstrukcja enzymu o nazwie syntaza ATP. Jest to swoisty generator energii dla roślin i zwierząt. Syntaza ta w przypadku grzybów posiada właściwość błyskawicznego wytwarzania energii. To dlatego grzyby rosną najszybciej ze wszystkich organizmów. Chodziliście Państwo na grzyby i czasami niektórzy chodzą jednego dnia, drugiego dnia tą samą trasą. Jednego dnia nie było, na drugi dzień przechodził, kurna, już taki duży grzyb, tak? Nie do końca poznamy mechanizm, który pozwala im też przetrwać kosmiczne warunki, próżnię i zabójcze promieniowanie, co stwierdzono na podstawie wyizolowania ich z wraków sond kosmicznych, które po wykonaniu swojej misji spadły na Ziemię. Inną jeszcze cechą, która potwierdzałaby, że grzyby mogą być uniwersalnymi siewcami życia na niezmierzonych obszarach wszechświata, w tym archetypem życia również na Ziemi, jest ich płciowość. Otóż nie są one typowymi organizmami żeńskimi ani męskimi, gdyż mają od 4 do 8 płci. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wiedzieliście o tym, grzyby mają od 4 do 8 płci. Zależnie od grupy, co daje im nieograniczone możliwości przetrwania i reprodukcji. Strategia życiowa grzybów w wielu aspektach zadziwia i prowokuje podejrzenie, że one myślą. Skąd to wiadomo? Grzyby posiadają grzybnie i owocniki. Dzięki tej pierwszej rozkładają podłoże organiczne pochodzące głównie z innych obumarłych organizmów, pobierając proste chemiczne substancje do podtrzymania funkcji życiowych i rozbudowy organizmów własnych. W gruncie rzeczy powinno im to wystarczyć do życia. Ale nierzadko i nie wiadomo dlaczego wytwarzają one również owocniki z zarodnikami, czyli stosują system płciowego rozmnażania się. Można zapytać, po co im taki zdublowany sposób na rozmnażanie? Odpowiedź nie jest łatwa. A ten swoisty styl życia grzybów wprawia naukę w zakłopotanie. Jedni uważają, że w przypadku komfortowych warunków środowiska wystarczy im tylko grzybnia. Popatrzcie Państwo na komfortowe warunki życia, jakie mają ludzie.
Ale jeżeli chodzi o grzyby, w komfortowych warunkach wystarczy im do rozmnażania tylko grzybnia i wówczas nie muszą tworzyć owocników. Inni wręcz przeciwnie sądzą, że tworzenie zarodników jest wyrazem pozytywnej oceny środowiska i przejawem zadowolenia z tego faktu, co skutkuje chęcią powiększenia obszaru dla bytowania nowych kolonii. Bo tylko zarodniki rozsiewane przez wiatr zdolne są zaanektować odleglejszy od starej kolonii obszar. Ale co ciekawe, nie zaobserwowano żadnych prawidłowości w realizacji tej strategii. I nie wiadomo dlaczego. Na przykład, dlaczego nawet po wielu latach uśpienia grzybnia nagle z jakichś powodów decyduje się na taką ekspansję? Z punktu widzenia fizjologii podczas rozmnażania płciowego dochodzi do mieszania się cech i ich autoselekcji w kierunku osiągnięcia i utrwalenia najkorzystniejszego zestawu dla określonego środowiska. Chciałoby się rzec, że chyba o to właśnie chodzi grzybom. Rozmnażanie płciowe może też być działaniem asekuracyjnym na wypadek fizycznego zniszczenia części wegetatywnej, czyli grzybni, poprzez jakiś zabójczy czynnik zewnętrzny. W tym miejscu warto przekazać pewną bardzo ważną informację, mianowicie komórki grzybów nie wytwarzają enzymu o nazwie telomeraza, która programowo realizuje zakodowaną w komórce apoptozę, czyli jej śmierć, co w konsekwencji sprawia, że grzyby są nieśmiertelne. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Przykładem tego może być najstarszy grzyb na Ziemi, słynna opieńka ciemna z gór błękitnych w Oregonie. Grzyb ten jako pojedynczy organizm żyje już 8000 lat w tym samym miejscu, co potwierdziły badania genetyczne. Grzybnia tego osobnika zajmuje powierzchnię, i tutaj uwaga, 9,65 km kwadratowego, czyli obejmuje 1600 boisk do piłki nożnej i szacuje się masę tego grzyba na 605 ton. Można się zastanawiać, dlaczego grzyby, które dysponują zaskakującymi umiejętnościami, nie opanowały świata, tak jak to dzisiaj starają się uczynić ludzie. I tu znów powołam się na słowa wspomnianego profesora Krzysztofa Grzywnowicza, który za pomocą równie niekonwencjonalnego, co odważnego języka tłumaczy ten problem tak. Odpowiedź nasuwa się sama. Nie opanowały świata właśnie dlatego, że są mądre. Czego śmiem twierdzić, brakuje ludziom. Po co mają zmieniać swoje środowisko, jak to czynimy my, które zapewnia im życie? Działają tak, jakby wiedziały, kiedy zatrzymać własną ekspansję. Nie tak, jak bakterie zabijają niekiedy swojego żywiciela. Dlaczego? Jeśli doszłoby do jakiegoś kataklizmu, wyginą rośliny i zwierzęta, a grzyby w większości przetrwają. Trudno po tych słowach nie oprzeć się refleksji, że te dziwne organizmy żyją w zaostrzonym rygorze, który sami sobie narzucają, czyniąc to jednak komfortowo i mądrze, niczym tybetańscy mnisi. Na koniec, wracając do niezwykłych umiejętności najstarszych cywilizacji, należy wspomnieć o tym, że brytyjski fizyk Paul Davies, profesor w Arizonie na jednym z uniwersytetów, zafascynowany właściwościami kukurydzy, a w szczególności jej poliploidyzacją, stwierdził, że powinniśmy bacznie przyjrzeć się tego typu śladom, które mogli zostawić po sobie odwiedzający ziemię obcy. Również Zacharia Sitchin po przeanalizowaniu archiwaliów pozostawionych przez Sumerów był przekonany, że wszystkie osiągnięcia naukowe i cywilizacyjne słusznie przypisywali oni przybyłym z nieba bogom. Może więc jest tak, że chociaż niebiańscy przybysze rozpłynęli się w mrokach zamierzchłej historii, echem wydarzeń z ich udziałem są nie tylko historie w biblijnych Anunnaki czy mannie z nieba, ale i poczciwa kukurydza. A może i nawet właśnie te specyficzne grzyby, które często są przez nas nielubiane. I teraz chciałbym znowu wrócić do słów prawdziwego Amerykanina, tego Indianina, który mówi na koniec, że życie to cykle. I że kiedy dobiega jeden cykl, pojawia się następny. I wiele nowych odkryć w dziedzinie archeologii wskazuje na to, że oficjalna wersja liniowego rozwoju naszego gatunku, jaką karmi się nas od dziecka w szkołach, niekoniecznie musi być prawdą.
Liczne artefakty celowo zostały ukryte lub skazane na zapomnienie, bo nie pasują do teorii, jaką nauka dzisiejsza przyjęła za jedynie słuszną i prawdziwą. I tą teorią karmi się nas na co dzień. My zaczynamy w to wierzyć. Coraz częściej słyszy się głosy ze świata scjentystów mówiące, że 4 miliardy lat to za mało, by życie na Ziemi mogło powstać wskutek przypadku i rozwinąć się tak bujnie drogą selekcji naturalnej, która w teorii Darwina stanowi przecież dogmat. Skoro zaś tak nieuchronnie nasuwa się pytanie, skąd tak wielka różnorodność form życia na Ziemi po wielkiej katastrofie, jaka miała się wydarzyć około 65 milionów lat temu, prawdopodobnie wskutek upadku wielkiego meteorytu. Katastrofa ta zmiotła z powierzchni planety większość żyjących wtedy gatunków, zwierząt i roślin. Należałoby tu po raz kolejny polecić lekturę wspaniałej pracy Michaela Cremo i Richarda Thompsona Zakazana archeologia. Książka ta pozwala utwierdzić się w przeświadczeniu, iż przekazy białego niedźwiedzia, mówimy tutaj o Indianinie, opowiadają o zdarzeniach, które faktycznie miały miejsce. I jeżeli na co dzień widzimy życie, które jest oparte o cykle, dzień, noc, pory roku, to dlaczego nie mielibyśmy również my, jako cywilizacja, podlegać pewnym cyklom, które są dookoła nas? I z tym pytaniem na koniec chciałem Państwa zostawić, żebyście Państwo również przemyśleli te kwestie, o których sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Zapraszam do przestudiowania tych linków, o których mówiłem, tak? Myślę, że i które podaję na koniec, to jest taka podstawa wszystkiego, o czym sobie tam rozmawiamy w różnym kontekście, bo jeżeli Państwo nauczycie się, że tak powiem, szukać odpowiedzi na pytania i podważać wszelkie, wydawałoby się, kanony wiedzy, tak naprawdę jak spojrzycie w przeszłość, co kiedyś było takim kanonem, okazuje się z perspektywy czasu czymś, z czego się śmiejemy. Dlatego warto poszerzać swoje horyzonty myślowe i szukać swojej własnej drogi. Także tutaj macie Państwo link do filmu Wzrost, ja go może troszeczkę przybliżę, bo w kontekście tego dzisiejszego naszego spotkania on ma bardzo ogromne znaczenie. Warto, żebyście Państwo posłuchali tego, co ma do powiedzenia jeden z synów Gable'a, który wyłamał się z grupy osób uzurpującej sobie prawo do posiadania monopolu na wiedzę, na mądrość i decydowanie o całym świecie. Także dziękuję serdecznie. Zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, do tego, byście również przekazywali, dzielili się z innymi tymi materiałami, żebyście dyskutowali na te tematy. A myślę, że dzięki temu na pewno wszystkim naszym dzieciom, które będą po nas, będzie się żyło lepiej. Dziękuję serdecznie i zapraszam za tydzień.